Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was bardzo serdecznie na film dotyczący znowu pielęgnacji skóry wokół oczu, ale tym razem przedstawię Wam 5 moich ulubionych, sprawdzonych kremów pod oczy z retinolem. Dzisiejszy film zacznę może od tego, że na rynku kosmetycznym, na naszym rynku kosmetycznym wcale nie jest tak łatwo znaleźć kremy pod oczy z retinolem. Nie wiem skąd to wynika, zdecydowanie więcej mamy preparatów do pielęgnacji skóry twarzy w postaci serum czy też kremy. Jeśli chodzi natomiast o okolice oczu, no to tutaj niestety wyboru zbyt dużego nie mamy. Co prawda, producenci wprowadzają tego typu preparaty do swojej oferty i mam nadzieję, że z czasem pojawi się ich zdecydowanie więcej. A dlaczego? Dlatego, że kremy pod oczy z retinolem są to fantastyczne preparaty, które działają przede wszystkim przeciwzmarszczkowo i anti-aging, ale w składach tych kremów znajdziemy również inne substancje pomocnicze, inne substancje aktywne, jak na przykład witaminę C, kofeinę, dużą ilość emolientów, humektanty, kwas hialuronowy i nie tylko. I są to takie kremy, które warto wprowadzić do pielęgnacji właśnie przeciwzmarszczkowej po 25 roku, a nawet skusiłabym się po 30 roku. Myślę, że to jest taki optymalny czas właśnie na wprowadzenie retinolu w kremach pod oczy do stosowania właśnie na tę okolicę. I tutaj też muszę zaznaczyć kilka ważnych kwestii, a mianowicie pierwsza jest taka, że stężenie retinolu w kremach pod oczy zawsze będzie niższe niż stężenie w serum czy w kremie do twarzy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż moi drodzy, tutaj działamy na okolice oczu. Przede wszystkim skóra w tej okolicy jest zdecydowanie cieńsza niż na całej naszej twarzy, więc też stężenia substancji aktywnych muszą być mniejsze. Druga ważna sprawa to wrażliwość okolicy oczu i też sposób aplikacji kremów czy serum. Nie zawsze robimy to prawidłowo. Czasami nakładamy takie kremy czy serum zbyt wysoko i tutaj, kiedy mamy tak silną substancję aktywną jak retinol, może dojść do podrażnienia. Dlatego też producenci kremów pod oczy z retinolem muszą stosować niższe stężenie tego składnika właśnie w formule, żeby nie dochodziło do podrażnienia oczu, żeby nie dochodziło do uzawienia naszych oczu, żeby nie było też podrażnienia i zaczerwienienia właśnie w tej okolicy i też ze względu na to, że właśnie skóra jest zdecydowanie cieńsza, więc też inaczej będzie przyjmowała substancje aktywne. I kolejna ważna sprawa jest też taka, że podobnie jak w przypadku stosowania serum czy kremu na twarz z retinolem, w pierwszych tygodniach stosowania kremu pod oczy z retinolem może pojawić się efekt odwrotny, czyli przesuszenie skóry. To jest efekt, który może się pojawić, ale niekoniecznie musi, mimo tego, że producenci kremów pod oczy z retinolem w formułach zawierają dużą ilość emolientów, substancji ochronnych, substancji wzmacniających barierę hydrolipidową, humektanty takie jak kwas hialuronowy i w późniejszym czasie, kiedy ten retinol już zacznie działać w naszej skórze, ten efekt się pojawi, efekt nawilżenia, nawodnienia. Ale może być tak, że w tych pierwszych tygodniach jednak efekt będzie odwrotny. Czasami mi o tym piszecie, że gdzieś tam stosujecie jakiś krem z retinolem w okolicy oczu i właśnie widzicie ten efekt przesuszenia. Absolutnie się tym nie zrażajcie. To jest całkowicie normalne, to minie. I też kolejna ważna sprawa. Kiedy zaczynacie wprowadzać krem z retinolem do stosowania w okolicy oczu, nie róbcie tego codziennie. Zaczynajcie od raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i to jest bardzo ważne, ponieważ no właśnie, trzeba zwrócić uwagę na to, czy nie pojawiło się podrażnienie, czy nie pojawiło się zbyt intensywne przesuszenie, zaczerwienienie. Dlatego podobnie jak preparaty do twarzy, czyli serum i kremy z retinolem wprowadzamy raz, dwa razy w tygodniu na samym początku, tak samo robimy z kremami pod oczy. Kiedy zobaczycie, że Wasza skóra dobrze reaguje na taki preparat, czyli nie ma tego podrażnienia, nie ma zaczerwienienia, nie ma uzawienia oczu, wtedy możecie zacząć stosować preparat pod oczy już częściej. No i ostatnia ważna sprawa,
Kremy pod oczy z retinolem stosujemy w wieczornej pielęgnacji. Dobrze usłyszeliście, to nie są preparaty do stosowania w porannej pielęgnacji, tylko i wyłącznie w wieczornej pielęgnacji, natomiast rano, w momencie kiedy wprowadzacie retinol do stosowania w okolicy oczu, warto postawić na krem, który będzie nawilżał, wzmacniał, chronił, odżywiał, regenerował i też tworzył taką barierę ochronną, taką powłoczkę na tą naszą barierę hydrolipidową, dzięki czemu to przesuszenie, które może się pojawić w przypadku stosowania kremu wieczorem z retinolem, będzie zdecydowanie mniejsze. Także to są takie najważniejsze zasady, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo ważne zasady, o których też musicie pamiętać i zwrócić na to uwagę. A teraz przedstawię Wam takie top 5 kremów pod oczy z retinolem, które osobiście sama przetestowałam, które się u mnie sprawdziły, które mają bardzo ciekawe składy, są oczywiście z różnych półek cenowych, w zależności też od marki mają więcej lub mniej substancji aktywnych pochodzenia naturalnego. No i mam nadzieję, że ktoś z Was, że znajdziecie wśród tych preparatów swoje ulubione, albo te, które Was zainteresują, albo być może też już je znacie. Pierwszy kosmetyk, od którego zacznę, jest to marka Yonel i jest to bardzo ładny krem w takim małym różowym opakowaniu z kokardką, czyli standardowo jak to bywa w przypadku marki Yonel. Jest to oczywiście krem z retinolem do stosowania na noc i marka bardzo to podkreśla. Jeśli wejdziecie sobie na przykład na stronę internetową Yonel i zobaczycie, że jest tam dokładnie napisane, że jest to krem do stosowania na noc. To jest krem, który ma bardzo treściwą konsystencję. Bardzo gęstą i taką bardzo odżywczą. I też może się tak zdarzyć, że nie każdemu z Was przypadnie on do gustu, właśnie ze względu na tę swoją konsystencję. Ale w składzie tego kremu znajdziemy bardzo dużą ilość substancji aktywnych, takich, które będą fajnie działały właśnie na naszą skórę, oprócz tego, że mamy retinol. Wśród tych substancji znajdują się między innymi peptydy, kwas hialuronowy, polisacharydy, witamina E, depantenol, ceramidy, olej jojoba, fosfolipidy czy olej cubaki. No i oczywiście retinol. Jeśli chodzi o retinol, marka, jak wiecie, marka Yonel stosuje nanotechnologię, więc retinol jest umieszczony na nanodyskach, w związku z czym dostaje się też głębiej do warstw naszej skóry i będzie aktywnie działał. Mimo tego, że tak jak powiedziałam na samym początku filmu, mamy tutaj niższe stężenia retinolu właśnie w preparatach do stosowania w okolice oczu. Ale zwróćcie uwagę, że w składzie mamy również fosfolipidy i ceramidy, które będą wzmacniały barierę ochrony naszej skóry, czyli będą też, mimo tego, że będzie to przenikanie retinolu do warstw tych naszej skóry, to będzie też taka ochrona tej naszej skóry, wzmocnienie jej i odbudowa. I to jest rzeczywiście taki krem, który będzie ładnie wygładzał okolice oczu, a będzie ją fajnie nawilżał w późniejszym czasie, będzie też ją wzmacniał, regenerował i przede wszystkim, to co jest bardzo ważne, działał dzięki temu, że mamy retinol, przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, będzie niwelował też niewielkie linie tutaj w okolicy oczu, czy też zmarszczki. I to jest naprawdę bardzo fajny krem. Co prawda mamy tutaj standardową pojemność, mamy słoiczek, mamy dosyć wysoką cenę, ale naprawdę jest to krem wart uwagi i jest to też jeden z kremów, które zdecydowanie najlepiej sprzedają się w ofercie marki Yonel, no bo kobiety go jednak za coś tam lubią, słuchajcie. I to był też taki jeden z moich pierwszych kremów z retinolem, który kiedyś odkryłam i zaczęłam stosować i naprawdę bardzo Wam go gorąco polecam, bo jest to świetny krem. Kolejny preparat, w którym również została zastosowana nanotechnologia i będzie to marka Sesderma, marka dermokosmetyków, która z kolei nie stosuje nanodysków, ale zamyka substancje aktywne w liposomach. I tak też jest też w przypadku retinolu zastosowanego właśnie w tym preparacie. Jest on umieszczony w liposomach, które dostają się głębiej do naszej skóry, tam się rozpadają, uwalniają retinol i on też intensywniej działa. Tutaj z kolei mamy już zupełnie inne opakowanie, bo mamy tubkę, też w standardowej pojemności, ale moi drodzy,
konsystencja tego kremu jest zupełnie inna niż w przypadku Yonel. Tutaj mamy bardzo lekką formułę, która też szybko się wchłania. I to może być z kolei alternatywa albo rozwiązanie dla osób, które nie lubią gęstych konsystencji i warto pokusić się właśnie na taki preparat od marki Sezderma. I on podobnie jak Yonel będzie wzmacniał, regenerował, działał przeciwzmarszczkowo, działał ujędrniająco, wygładzająco, ale moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, co mamy w składzie tego kremu. I tutaj znajdziemy, oprócz retinolu, mamy jeszcze jego pochodną. Mamy również wyciąg z hibiskusa, mamy fruktozę, kwas bosfeliowy, mamy glikoproteiny, witaminę C i oligopeptyd palmitylu. Przez to, że marka Sezderma umieściła w tym kremie również witaminę C, będzie on działał antyoksydacyjnie, ale też rozświetlająco i rozjaśniająco. I tak jak mówię, to jest kolejny bardzo fajny krem, którym warto się zainteresować, między innymi też ze względu na swój skład, ze względu na stężenie retinolu, ale również właśnie pochodną retinolu, czyli mamy tutaj dodatkowe jeszcze działanie, no i też bardzo ciekawą konsystencję, czyli lekką i taką, która się szybko wchłania. No dobrze, trzeci krem, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, to będzie znowu marka Bandy. Bandy ma w swojej ofercie całą serię z retinolem i wśród tych preparatów jest również krem pod oczy. Ostatnio opowiadałam Wam o bardzo fajnym kremie masce, który będzie wzmacniał okolice oczu, nawilżał ją, regenerował, odżywiał, który będzie tworzył taką kołderkę ochronną właśnie tutaj do stosowania w okolicy oczu, a dziś będzie krem, który zawiera w składzie retinol i chciałam tutaj Wam powiedzieć, że połączenie tych dwóch kremów w pielęgnacji daje bardzo fajne rozwiązanie, bo możecie stosować zamiennie w wieczornej pielęgnacji oba preparaty, a przez co też z jednej strony będziecie działać silnie przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, a z drugiej strony będziecie zapobiegać tym, powiedzmy, skutkom ubocznym, które mogą pojawić się w przypadku stosowania retinolu. No ale dobrze, krem od Bandy, właśnie serii anti-aging z retinolem. Jego skład jest również bardzo ciekawy, bo tutaj znajdziemy glicerynę, dwie formy witaminy C, mamy masło shea, mamy dwie formy witaminy E, mamy olej buriti, no retinol wiadomo, i olej słonecznikowy. I przez to, że w tym kremie marka wykorzystała dwie formy witaminy C, on oprócz tego, że będzie działał przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i wygładzająco, to będzie również bardzo fajnie rozświetlał i rozjaśniał okolice oczu, bo mamy tutaj naprawdę ciekawe formy, te takie stabilne i aktywne formy witaminy C. Więc będzie to też bardzo fajny antyoksydant, taki preparat antyoksydacyjnie działający, czyli wymiatający te wolne rodniki właśnie z naszej skóry. Będzie ładnie wygładzał, będzie ładnie regenerował i w późniejszym czasie będzie również wzmacniał i nawilżał właśnie okolice wokół oczu. No i tutaj znowu w przypadku marki Bandy mamy rozwiązanie większe, jeśli chodzi o pojemność tego preparatu, bo mamy aż podwójną pojemność, więc całkiem dobra cena, słuchajcie, a mamy krem, który starczy nam na naprawdę bardzo długi czas. Też Wam go gorąco polecam. Tak jak wspomniałam, uzupełnienie tym kremem maską serii Anti-Dry to jest w ogóle fantastyczne połączenie, świetnie się będzie sprawdzało i będziecie działać dwukierunkowo, i nawilżająco, ochronnie, wzmacniająco, i anti-aging, przeciwzmarszczkowo, ujedrniająco i wygładzająco. Czwarty kosmetyk będzie to marka Dermalogica. Kolejna marka tworząca kosmetyki profesjonalne, takie gabinetowe, i tutaj mamy zdecydowanie najbogatszy skład. Znajdziemy najwięcej substancji aktywnych i bardzo fajne rozwiązanie, a mianowicie marka Dermalogica zamknęła retinol w mikrokapsułkach, czyli można by było powiedzieć, że to jest też tak działanie podobne trochę do nanotechnologii, bo dzięki temu, że retinol znajduje się właśnie w tych mikrokapsułkach, dostaje się głębiej
głębiej do wnętrz naszej skóry i też bardziej efektywnie będzie działał. Ale w związku z tym, że mamy tutaj zastosowaną ciekawą technologię, dużo bogatszy i bardziej intensywny skład, działanie też kilkukierunkowe, zaraz zobaczycie dlaczego, to jest to też preparat zdecydowanie droższy i chyba najdroższy z tych wszystkich, o których Wam dzisiaj opowiadam. Dobrze, co mamy w składzie tego preparatu od marki Dermalogica? I uwaga, tutaj znajdziemy tak: olej z pestek moreli, glicerynę, mamy niacynamid, mamy aż 4 peptydy, ceramidy, retinol, ekstrakt z owsa, wyciąg z alg, witaminę C, pantenol, kwas hialuronowy, proteiny sojowe, wyciąg z lukrecji, kofeinę, lecytynę, bisabolol, ekstrakt z ryżu, olej słonecznikowy, ekstrakt z ogórka, pantolakton, polisacharydy i jeszcze wiele innych substancji, fajnych ekstraktów, które będą też intensywnie działały na naszą skórę. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj w składzie kofeinę, więc oprócz tego, że ten preparat będzie działał przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i udrażniająco ze względu na retinol, to mamy kofeinę, która będzie działała lekko drenująco, więc będzie to też preparat, który podziała na opuchnięcia w okolicy oczu, na tak zwane worki, które nam się tworzą tutaj w okolicy oczu, czy też nawet na górną powiekę. Mamy tutaj polisacharydy, mamy lipidy, mamy ceramidy, mamy substancje, które będą wzmacniały barierę ochronną naszej skóry i generalnie będą wzmacniały naszą skórę. Mamy peptydy, aż 4, które będą działały przeciwzmarszczkowo, więc sami widzicie, że jest tu dużo naprawdę fajnych substancji aktywnych oprócz retinolu i będzie naprawdę efektywne też w związku z tym działanie. Ten preparat też ma fajną formułę, wystarczy czy go tak ładnie, delikatnie wklepać w okolice oczu, delikatnie nawet tutaj przy zmarszczkach, gdzie mamy tutaj zmarszczki te mimiczne, on też będzie się stopniowo wchłaniał, naprawdę godny uwagi. A skoro było o najdroższym preparacie, to teraz będzie o najtańszym preparacie i uwaga, ten kosmetyk ma podwójną pojemność, a naprawdę bardzo niską cenę i dużą ilość substancji naturalnych, pochodzenia naturalnego w składzie. A jest to marka, być może Was zaskoczę, Stara Mydlarnia. Stara Mydlarnia ma naprawdę ciekawe kosmetyki w swojej ofercie i jednym z nich jest właśnie ten krem z retinolem. Ja go poznałam jakiś czas temu i powiem Wam, że nawet przypadł mi do gustu. Co prawda w składzie tego kremu znajdziemy również minerały, które mogą działać trochę jak filtry przeciwsłoneczne i marka nie zaznacza, że jest to krem do stosowania tylko i wyłącznie wieczorem. I można by było sobie pomyśleć, że skoro mamy te filtry fizyczne, substancje, które działają trochę jak te filtry fizyczne, to można by było ten krem stosować w porannej pielęgnacji. Ja mimo wszystko odradzam Wam stosowanie kremu z retinolem w porannej pielęgnacji, bo jak wiecie, należy stosować filtry w ciągu dnia. Jeśli stosujecie serum, kremy do twarzy z retinolem, to filtr w porannej pielęgnacji i dokładany w ciągu dnia jest obowiązkiem. W przypadku stosowania kremów pod oczy z retinolem, warto by było również stosować filtry właśnie w tej okolicy. I teraz tak, w przypadku tych wcześniejszych kremów, o których Wam powiedziałam, nie ma tych substancji promieniochronnych, nie ma tych substancji działających jak filtry fizyczne, więc tutaj ja Wam polecam w porannej pielęgnacji nakładać filtr, kiedy nakładacie go na całą twarz, jeszcze delikatnie tutaj w okolicy oczu. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, jeśli nie chcecie mieć przebarwień w okolicy oczu, to warto, naprawdę warto. Co prawda mało się mówi o tym, czy filtry można nakładać w okolicy oczu, ale powiem Wam, że ja podpytałam kilku specjalistów, lekarzy, dermatologów, którzy są znani między innymi z ich ogromnej wiedzy i pracy na retinolu i oni wszyscy mi potwierdzili, że nie ma takich przeciwwskazań, żeby nie stosować filtrów do twarzy właśnie w okolicy oczu, czyli nawet warto.
warto je tutaj nakładać. A w przypadku tego kremu od marki Stara Mydlarnia już mamy te substancje, więc można by było nawet zrezygnować ze stosowania filtrów porannej pielęgnacji w okolicy oczu, ale ja mimo wszystko i tak polecam Wam nakładanie takiego preparatu. Zawsze to będzie lepsza dla Was prewencja i ochrona, a Wy będziecie też spokojniejsze, spokojniejsi, jeśli chodzi o zastosowanie retinolu w okolicy oczu. No dobrze, co mamy w składzie tego preparatu od Stara Mydlarnia? I tutaj znajdziemy właśnie retinol, mamy glicerynę, mamy olej kokosowy, mamy kwas hialuronowy, peptydy ryżowe, proteiny owsa, ekstrakt z granatu, ekstrakt z aceroli czy pantenol. Pantenol, wiemy, będzie działał łagodząco, mamy tutaj fajne ekstrakty, które będą dodatkowo też nawilżały, wygładzały, odżywiały naszą skórę wokół oczu, ale mamy również olejki, które będą działały jak emolienty i będą tworzyły na powierzchni naszej skóry też taki ochronny film. No i tak jak powiedziałam, cena tego kremu jest naprawdę bardzo niska w porównaniu do tego, jaką mamy pojemność, więc ten krem też starczy Wam na długo, ale jest to oczywiście rozwiązanie dla tych osób, które wolą zainwestować w tańszy krem albo nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogi krem. Mimo tego mamy retinol, mamy tutaj fajne substancje aktywne, więc też jest to preparat warty zainteresowania. No dobrze, moi drodzy, to teraz już wiecie, jaka jest moja propozycja, jeśli chodzi o top 5 kremów pod oczy z retinolem. Czyli mamy tak, marki profesjonalne, marki, które stosują nanotechnologię, mamy dermatokosmetyki, mamy marki bardziej, marki tańsze i różne pojemności. Myślę, że jest w czym wybierać i każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ja oczywiście należę do tych osób, które jednak wolą inwestować w technologię, więc jeśli mam już wybrać dobry krem przeciwzmarszczkowy, ujędrniający, z retinolem, przede wszystkim z retinolem, to jednak wolę postawić na ten droższy krem, gdzie wiem, że mamy jakąś technologię, wiem, że ten retinol będzie lepiej do tej skóry przenikał i mam też takie poczucie, że będzie efektywniej działał, ale to działanie będzie widać szybciej niż w przypadku takich kremów, w których technologia nie została zastosowana. Ale oczywiście, słuchajcie, to jest moja opinia. Wy macie jakieś swoje kryteria wyboru i tym się przede wszystkim kierujcie. No i tak jak powiedziałam, pamiętajcie o tym, o czym wspomniałam na samym początku filmu, czyli może pojawić się to przesuszenie, którym się absolutnie nie zrażajcie. Wprowadzajcie stopniowo taki krem do Waszej pielęgnacji. Obserwujcie skórę, jak ona reaguje, jak się zachowuje. Warto pomyśleć o tym, żeby dodatkowo wprowadzić krem, który będzie silnie nawilżający, nawadniający, taki ochronny, jak taki plasterek dla skóry wokół oczu. Kremy z retinolem stosujemy w wieczornej pielęgnacji, no i pamiętajcie również o tych filtrach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!